Witamy serdecznie Państwa w centrum konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na gali Bractwa Henryka Pobożnego. A witają Państwa Stanisław Andrzej Potycz, przewodniczący kapituły Bractwa Henryka Pobożnego. I Małgorzata Kupiszewska. I Małgorzata Kupiszewska, członek Bractwa Henryka Pobożnego, zawodu polonistka. Z wielką radością witamy patrona honorowego dzisiejszej uroczystości, Jego Ekscelencję księdza biskupa, profesora doktora habilitowanego Andrzeja Siemieniewskiego, biskupa legnickiego. Ksiądz biskup, przyjmując patronat honorowy nad dzisiejszą uroczystością, napisał tak: wyrażam uznanie za podejmowaną przez Bractwo Henryka Pobożnego pracę i zaangażowanie na rzecz obrony cywilizacji łacińskiej, naszej ojczyzny, a także życia i godności każdego człowieka. Na czas przygotowań oraz realizacji wszystkich przedsięwzięć udzielam pasterskiego błogosławieństwa. Dziękujemy bardzo, księże biskupie. Witamy również biskupa doktora Stefana Cichego, biskupa seniora diecezji legnickiej. Dodam, że obaj biskupi są honorowymi członkami naszego bractwa, co nas bardzo cieszy. Witamy pozostałe osoby duchowne, które przybyły na galę, w tym ojca doktora Wacława Stanisława Chomika, wieloletniego ministra prowincjalnego franciszkańskiej prowincji Świętej Jadwigi we Wrocławiu, również honorowego członka bractwa. Powitaniem obejmujemy pana Andrzeja Jarocha, przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego. Oraz niedawnych parlamentarzystów, senatorów, panią Dorotę Czudowską. Pana Rafała Ślusarza z małżonką Urszulą. Dodam, że państwo senatorowie i pani Urszula są członkami bractwa. Witam także panią poseł Ewę Szymańską. Witamy pana Przemysława Bożka, prezesa zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Panią Aleksandrę Jurkiewicz, prezesa zarządu Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pana Adama Babuśkę, starostę Legnickiego. Te trzy osoby reprezentują współorganizatorów dzisiejszej imprezy, przy czym należy dodać, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Starostwo Powiatowe w Legnicy są członkami wspierającym bractwo. Witamy również przedstawicieli sponsorów dzisiejszej uroczystości. Pana Arkadiusza Janusza, prezesa zarządu Energetyka Spółka z o.o. w Lubinie. Oraz pana Romana Kulczyckiego, prezesa zarządu uzdrowiska Cieplice Spółka z o.o. Grupa PGU w Jeleniej Górze. Witamy również członków Bractwa Henryka Pobożnego z jego kapelanem, księdzem profesorem Bogusławem Drożdżem. O, jestem. I panem Tomaszem Łusiakiem, wiceprzewodniczącym kapituły Bractwa. Witamy panów Andrzeja Niedzielenko i Andrzeja Boja Wojtowicza. Honorowych członków Bractwa. A witając pana Andrzeja Boja Wojtowicza, nie sposób nie wspomnieć o jego wspaniałych obrazach Henryk Pobożny i Anna Przemyślitka, przedstawiających patronów Bractwa. Obraz Henryk Pobożny towarzyszył nam na wszystkich dotychczasowych galach, a obraz przedstawiający jego małżonkę pojawił się na ubiegłorocznej gali. W tym roku obrazów tych nie ma wśród nas,
ale można je podziwiać w Muzeum Miedzi w Legnicy, gdzie są pięknie eksponowane w tej części muzeum, która mieści się w Akademii Rycerskiej. Warto tam zajrzeć, gorąco zapraszam. A obrazów tych nie ma tutaj z powodu zastrzeżeń pracowni konserwatorskiej Muzeum Miedzi co do ich przemieszczania. Witamy także tych, którzy oglądają transmisję telewizyjną gali realizowaną przez patrona medialnego gali Telewizję Katolicką EWTN Polska. Pozdrawiamy panów realizujących tę transmisję. Niestety niektóre z zaproszonych osób nie mogły przybyć na nasze spotkanie. Wśród nich członkowie honorowi Bractwa Jego Ekscelencja biskup Włodzimierz Juszczak i profesor Wojciech Mrozowicz, którzy prosili o przekazanie pozdrowień państwu. Co czynimy? O przekazanie pozdrowień wszystkim państwu prosiła także ubiegłoroczna laureatka Nagrody imienia Henryka Pobożnego, pani Halina Łabonarska. Telefonowała dzisiaj do mnie w tej sprawie z prośbą o przekazanie tych pozdrowień. Warto też dodać, że tydzień temu z okazji Święta Niepodległości pani Halina Łabonarska została odznaczona przez prezydenta RP orderem, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. No, cieszy nas to. Jeszcze warto też dodać, że pani Łabonarska przyjęła zaproszenie do udziału w konferencji naukowej na temat patriotyzmu, którą 27 kwietnia przyszłego roku zorganizuje Duszpasterstwo Ludzi Pracy 90, Bractwo Henryka Pobożnego i Dom Słowa. Wtedy podzieli się swoim talentem aktorskim, bo przedstawi teksty poezji patriotycznej. A teraz mamy do przekazania państwu bardzo istotną informację. Zapraszaliśmy państwa na imprezę nazwaną Galą Wręczenia Nagrody imienia Henryka Pobożnego. Od razu wyjaśniam, że gala odbędzie się, ale w zmienionej niż planowana formule. Ta zmiana spowodowana została niespodziewaną śmiercią ojca tegorocznej laureatki nagrody imienia Henryka Pobożnego, pani Angeliki Korszyńskiej-Górny. Informacja ta dotarła do nas w czwartek po południu, a kilka godzin później dowiedzieliśmy się, że w tej sytuacji państwo Górni nie będą w stanie przyjechać do nas. Ich decyzję przyjęliśmy ze zrozumieniem. Państwu Angelice i Grzegorzowi Górnym składamy szczere wyrazy współczucia, a wręczenie im nagrody nastąpi w innym terminie. Do tego niespodziewanego zdarzenia doszło w sytuacji, gdy wszystko było już przygotowane do przeprowadzenia gali, włącznie ze statuetką, która tutaj jest na tym stoliku umieszczona, przeznaczona dla laureatów, małżonków Górnych. Doszło do sytuacji, gdy wszystko było już przygotowane i postanowiliśmy, że spotkanie odbędzie się, ale ze zmienionym programem, który w dniu wczorajszym dzięki pani Aleksandrze Koczurko-Pożyckiej, śpiewaczce operowej, i panu Tomaszowi Łysiakowi, głównym bohaterom dzisiejszej gali, udało się ustalić. Dziękujemy im za to ogromnie. W programie tym przewidziane są informacje o Bractwie Henryka Pobożnego i procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego Henryka II Pobożnego, którą przedstawi pan Stanisław Andrzej Potycz, wykład pana Tomasza Łysiaka pod tytułem Starczą krzyżowca na ramieniu – ideał rycerzy wolności. Od Henryka Pobożnego do żołnierzy II Korpusu Polskiego pod Monte Cassino. Koncert wokalny w wykonaniu śpiewaczki operowej z Poznania, pani Aleksandry Koczurko-Pożyckiej. Podziękowania, słowo i błogosławieństwo Jego Ekscelencji biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Zakończenie spotkania przewidujemy około godziny 18:50, a potem zapraszamy wszystkich państwa na słodki poczęstunek z kawą i herbatą, co będzie miało miejsce w tylnej części sali.
Po powitaniach przechodzimy do kolejnego punktu programu, w którym pan Stanisław Andrzej Potycz opowie o działalności Bractwa Henryka Pobożnego i procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Henryka Pobożnego. Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego Janny Śląskiej, używające też skróconej nazwy Bractwo Henryka Pobożnego, powstało 9 kwietnia 2015 roku. Stanowi ono wspólnotę wiernych, świeckich i duchownych, której członkowie pochodzą z różnych miejscowości Polski. Celem Bractwa jest rozwój duchowy oraz dążenie do świętości poprzez naśladowanie postaw i wartości uosabianych przez jego patronów, księcia Henryka Pobożnego i księżną Annę Śląską. Swoje cele Bractwo realizuje w szczególności przez dbałość o właściwą formację duchową oraz organizowanie konferencji i dni skupienia, a przede wszystkim przez pogłębianie, upowszechnianie i propagowanie wiedzy o jego patronach, w tym przez podejmowanie inicjatyw mających na celu przybliżanie ich sylwetek społeczeństwu. To wszystko zapisane jest w statucie Bractwa zatwierdzonym przez biskupa Legnickiego. Bractwo wspiera działania o wyniesienie Henryka Pobożnego na ołtarze, które zainicjowało w 2010 roku duszpasterstwo Ludzi Pracy 90 w Legnicy, składając wówczas na ręce biskupa legnickiego Stefana Cichego, obecnego wśród nas, wniosek o wszczęcie przygotowań zmierzających do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księcia i jego małżonki, który poparło wiele osób, w tym parlamentarzyści, także obecni tutaj wśród nas, samorządowcy, naukowcy, osoby duchowne, prawnicy, lekarze, dziennikarze itd. Rozpoczęte w tej sprawie przez biskupa Stefana Cichego starania, dodać należy, że tylko w zakresie wyniesienia na ołtarze Henryka Pobożnego bez Anny Śląskiej, co mamy nadzieję nastąpi w późniejszym czasie, te starania były kontynuowane przez jego następcę, biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który uzyskał zgody Konferencji Episkopatu Polski i Watykańskiej Kongregacji do Spraw Świętych na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego księcia jako męczennika za wiarę i 5 czerwca 2021 roku w Bazylice Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu rozpoczął uroczyście proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Henryka Pobożnego. Postulatorem procesu jest ksiądz doktor habilitowany, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Bogusław Droszcz, obecny także wśród nas. A troje członków Bractwa, ksiądz profesor doktor habilitowany Stanisław Alaszczuk jako przewodniczący tej komisji, doktor Anna Sutowicz i ja, zostało członkami powołanej przez biskupa Legnickiego w tym procesie komisji historycznej. Ksiądz Raszczuk jest jej przewodniczącym. Oprócz komisji historycznej powołany został także przez biskupa Legnickiego Trybunał Beatyfikacyjny na czele z księdzem doktorem Krzysztofem Wiśniewskim jako delegatem biskupa Legnickiego. Rozpoczęcie procesu świadczy o tym, że pamięć o księciu, synu Henryka Brodatego i świętej Jadwigi Śląskiej, której wspomnienie dzisiaj, wspomnienie obchodzimy 15 października każdego roku, mężu księżnej Anny Śląskiej, ojcu i 12 dzieci, księciu śląskim, krakowskim i wielkopolskim, świętym przez Tatarów w ich obozie, po bitwie pod Legnicą, nie uległa zapomnieniu. Cieszy to, bo w czasach, gdy Europa przeżywa kryzys wartości, gdy następuje laicyzacja i niszczenie wiary, potrzeba ożywcy, przykładów, wzorów z przeszłości. Takim wzorem może być Henryk Pobożny, o którym wielu papieży, w tym Jan Paweł II, Benedykt XVI i papież Franciszek, uważają za męża znakomitego i godnego czci. A święty Jan Paweł II w jednej ze swoich licznych wypowiedzi na temat księcia i bitwy pod Legnicą powiedział, że była to bitwa w obronie wiary i że już wówczas Polska stała się przedmurzem chrześcijaństwa.
Warto też ciągle przypominać, że pięknie o Henryku Pobożnym mówił w homilii wygłoszonej 31 sierpnia 1965 roku we Wrocławiu prymas tysiąclecia, błogosławiony Stefan Wyszyński. Powiedział wtedy, że Henryk Pobożny ustanawia wspaniały wzór, jak książę chrześcijański ma duszę swą dawać za braci, naśladując Chrystusa, aby wszyscy, którzy rządzą i władają, wiedzieli, że rządzić to znaczy służyć i raczej krew własną oddać za innych, aniżeli po cudą sięgać. Prymas wskazuje zatem, że książę jest wzorem z przeszłości dla współczesnych. Członku Bractwa raduje, że działaniom związanym z wyniesieniem na ołtarze sługi Bożego Henryka Pobożnego wielką przychylność okazywali i okazują wszyscy dotychczasowi biskupi legnicy, w tym obecni tu biskup Andrzej i biskup Stefan. Gorąco za to dziękujemy księżom biskupom. A nawiązując do wspomnianej już przeze mnie Komisji Historycznej, pragnę poinformować, że w ostatnim czasie spotykała się ona na 3 owocnych posiedzeniach, a jej działania zostały wsparte przez dokooptowanego przez biskupa Andrzeja do jej składu w styczniu bieżącego roku profesora, doktora habilitowanego Mariusza Rosika, wspaniałego historyka mediewistę z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodam jeszcze, że na razie nie udało się wyjaśnić, co stało się ze szczątkami Henryka Pobożnego. Hipoteza świętej pamięci profesora Henryka Dziurli, że zostały one w czasie II wojny światowej wywiezione z Wrocławia do Berlina, nie znalazła jak dotychczas, mimo moich kontaktów z Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, potwierdzenia. Kończąc, dodam jeszcze, o czym była już mowa w trakcie powitań, że Bractwo przyznaje tytuł honorowego członka Bractwa oraz od 2020 roku doroczną nagrodę imienia Henryka Pobożnego. A więcej na ten temat oraz o innych działaniach Bractwa można dowiedzieć się z informacji umieszczonych na portalu Bractwa www.pobozny.pl. A o staraniach o wyniesienie na ołtarze Henryka Pobożnego, o staraniach dotyczących beatyfikacji tego sługi Bożego, można dowiedzieć się na portalu Duszpasterstwa Ludzi Pracy 90 www.dlp90.pl. Dziękuję bardzo za uwagę. Ich Ekscelencje, Szanowni Państwo goście, drogi Andrzeju, nie byłoby nas tutaj, zgromadzonych w tej grupie, nie byłoby nas ani w tym miejscu, ani w stowarzyszeniu, gdyby nie Twój upór, wiara, zaangażowanie, siła przekonywania. I za to wszystko, myślę, w imieniu swoim, w imieniu wszystkich Państwa, chcielibyśmy z całego serca Ci podziękować. Bardzo dziękujemy, że Państwo się dołączyli do tych wyjątkowych gratulacji dla... Ja może... Bardzo proszę. Jestem zaskoczony tym wydarzeniem, ale cieszy mnie to bardzo i doda mi też może jeszcze sił, których jednak z wiekiem chyba ubywa, a jeszcze pracy związanej nie tylko z działalnością Bractwa Henryka Pobożnego jest sporo. I chciałbym ją kontynuować. Bardzo dziękuję za tą niespodziankę. Kolejnym punktem programu będzie wykład pana Tomasza Łysiaka. Pan Tomasz jest pisarzem, publicystą, autorem scenariuszy filmowych i reżyserem.
Podkreślić w szczególności należy, że jest autorem trylogii Kroniki Szalbierskie, której tom trzeci pod tytułem Psy Tartaru poświęcony jest w znacznej mierze najazdowi Tatarów na Polskę w 1241 roku, w tym opisowi bitwy pod Nalegnickim Polu i męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego po tej bitwie w obozie Tatarów. Pan Tomasz Łysiak jest też autorem innego utworu związanego z osobą księcia, a mianowicie dramatu Henryk Pobożny, Książę Niezłomny, który był wystawiony w 2015 roku podczas spotkania inaugurującego działalność Bractwa przez uczniów 5. Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, którzy wcześniej fragmenty tego utworu przedstawili w Bazylice Krzeszowskiej. Panie Tomaszu, prosimy o wygłoszenie wykładu pod tytułem Z tarczą krzyżowca na ramieniu. Ideał rycerzy wolności. Od Henryka Pobożnego do żołnierzy II Korpusu Polskiego pod Monte Cassino. Raz, dwa. O, słychać. Dobry wieczór, szczęść Boże. To dla mnie zawsze takie chwile ważne, piękne i dobre, kiedy jestem tutaj w Legnicy. Staram się teraz wyłowić twarze, trochę patrząc na Państwa wszystkich tutaj, których miałem okazję poznawać przy tych wszystkich naszych kolejnych i ileż to już ich było, spotkaniach w Legnicy. Więc cieszę się zawsze, bo mam poczucie, że się spotykamy w takim gronie, kiedy czujemy i rozumiemy, myślimy podobnie. I to jest zawsze bardzo piękne i ważne, spotykać się z ludźmi, z którymi myślimy, czujemy podobnie, rozumiemy się czasem w półsłowa. Czasem można pomilczeć chwilę razem, tak jak w modlitwie. I wtedy też czujemy, że jesteśmy razem. I tak się zawsze czuję w Legnicy i bardzo dziękuję za miłe, serdeczne powitanie, ale zanim w ogóle przejdę do tego niespodziewanego wykładu, to muszę się podzielić refleksją. No, nie miałem go tutaj wygłaszać oczywiście dzisiaj. Kto inny miał być tutaj bohaterem, kto inny miał tutaj stać przed Państwem, kto inny miał opowiadać, śpiewać. Miało być tutaj z nami dzisiaj małżeństwo Górnych, naszych przyjaciół Angeliki i Grzegorza, wspaniałych ludzi, z którymi właśnie łączą nas wartości, z którymi po prostu lubimy być. Tak się stało, że przyszła śmierć. Śmierć przychodzi właśnie czasem w takich najmniej oczekiwanych momentach. Trzeba być gotowym. Przyszła teraz. Więc jakoś tak łączy się myślami z Angeliką, która bardzo to wszystko przeżywa. Najpierw chciała przyjechać. Powiedziała, że przyjedzie i koncert może dla taty właśnie tutaj da, ale potem jednak rodzina stwierdziła, no muszą być tam przy rodzinie na Ukrainie, pożegnać tatę. Więc ja myślami, myślę też my wszyscy jesteśmy z nimi i mam nadzieję, że się tutaj spotkamy jeszcze raz z Angeliką i z Grzegorzem, wręczając nagrodę Henryka Pobożnego właśnie dla tego pięknego małżeństwa. Oni są po prostu pięknym małżeństwem. Dobrze, że teraz nie słyszą, to ja mogę taką mini laudację tutaj wygłaszać, bo miałem wygłaszać laudację, a nie wykład. No właśnie, są przykładem małżeństwa, które świadczy sobą, swoim życiem o tym, co to znaczy iść za Chrystusem.
Stąd ta nagroda, inspirowana przecież też wspaniałym małżeństwem Henryka Pobożnego i jego żony księżnej Anny. No właśnie, ale tak to jest, że czasem takie wydarzenia jak śmierć powodują, że my musimy zmienić swoje plany, zatrzymać się chwilę w biegu. No więc tak trochę może zatrzymajmy się właśnie dzisiaj i spróbuję Państwu opowiedzieć o rzeczach, które mnie osobiście bardzo interesują, inspirują i za którymi podążam od wielu lat. Po prostu podzielić się z Państwem trochę tym szlakiem, tą podróżą intelektualną, duchową, życiową, tym doświadczeniem, które jest i mojej żony wspólnym doświadczaniem rzeczy ważnych w podróży, bo życie jest podróżą. Ten temat z tarczą krzyżowca na ramieniu może się Państwu wydawać zaskakujący, bo od Henryka Pobożnego aż po żołnierzy drugiego korpusu. Ale mam nadzieję, że w trakcie tej opowieści w jakiejś mierze ta tajemnica tej tarczy krzyżowców się wyjaśni i tego, co może łączyć. Bo łączyć może wiele, pomimo tego, że wieki minęły. No właśnie, ale wiek i czas to jest coś, co nam się wydaje mierzalne, łatwe i zrozumiałe, bo patrzymy na zegarek, który odmierza kolejne sekundy. Historia podawana w podręcznikach to jest historia epok, wieków, dekad, dat, wydarzeń. Ale czasem wiemy i czujemy, że czas bywa rzeczą względną, że rzeczy odległe wydają się bliskie i że postaci sprzed wieków potrafią być również nam bliskie i nas łączyć, budować coś między nami tu, teraz i być obok nas. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że czasem myślami jestem obok. Tych, których dawno nie ma, nie widać ich, a tak jakby byli. No więc o nich trochę opowiem, a zacznę od Henryka. Zacznę od Henryka, drodzy Państwo, który mnie tutaj przyprowadził, a właściwie nas z Magdą przyprowadził, bo myśmy do Legnicy trafili, idąc śladami Henryka, przygotowując powieść i trafiając na postać niebywałą, niezwykłą. Na postać, która w najtrudniejszych dla siebie chwilach, właśnie w takich, w których na szali jest życie i śmierć, musiała podjąć niezwykle trudną decyzję. Nasze życie składa się z szeregu różnych decyzji. Niezwykle trudną decyzję. I która właściwie w jakiejś mierze nie miała wyboru. Kiedyś usłyszałem taką opowieść na wykładzie o wolności. Mówi się o tym, że wolność to jest możliwość dokonywania prostego wyboru. Pewien mądry ksiądz profesor opowiedział właśnie o tym, że człowiek, który przyjmuje na siebie zestaw pewnych wierzeń czy obowiązków, dochodzi do takiej sytuacji, w którym w życiu podejmuje decyzję właściwie nie mając wyboru. To znaczy ten wybór dokonał wcześniej, a później, kiedy już go dokonał, to cała reszta dokonuje się w związku z tym pierwszym wyborem i właściwie reszta już jest tylko konsekwencją. A zatem gdzieś u podstaw jest jakiś system wartości, który się przyjmuje. Jeśli się go przyjmie, to później, będąc wiernym temu systemowi, całe życie, nawet w okolicznościach tych najtrudniejszych, czyli nawet wtedy, kiedy śmierć za progiem, no to w jakiejś mierze nie ma wyboru, chociaż niby jest. A teraz będzie trochę skok w czasie. Bo teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o 22 czerwca 1941 roku. Nie 1241, tylko 1941 roku. Tego dnia Hitler i Niemcy rzucili się na Związek Sowiecki, rzucili się na Stalina.
rankiem rozpoczął się ten niespodziewany atak, który był punktem zwrotnym w dziejach II wojny światowej. Państwo pewnie teraz się zastanawiacie, ale jaki ma to związek z Henrykiem Pobożnym? I dojdziemy do tego, obiecuję. Otóż plan, który był realizowany przez wojska niemieckie 22 czerwca 1941 roku, nosił nazwę Operacja Barbarossa. A właśnie, oto nagle w środku wojny w 1941 roku pojawia się nam, drodzy Państwo, cesarz niemiecki Fryderyk Barbarossa. Skąd i dlaczego? Jak to się stało, że Niemcy sięgnęli do XII wieku? Jak to się stało, że te postaci w tym czasie, w którym budował się nazizm w Niemczech, były tak żywe? Otóż proszę sobie wyobrazić, że w latach 20. i w latach 30. w Niemczech, a szczególnie w latach 30., czyli od momentu, kiedy Hitler dochodził do władzy, w sposób niezwykle silny, propagandowy, ale też związany z kulturą, sięgano do tych wzorców średniowiecznych i odkrywano historię cesarzy XII i XIII-wiecznych. A przede wszystkim dwóch cesarzy, czyli Fryderyka Barbarossy oraz jego wnuka Fryderyka II Hohenstaufa. Stupor mundi, ten, który przerażał świat. Pisał o nim niesamowitą biografię Ernst Kantorowicz. Ernst Kantorowicz, urodzony w Wielkopolsce, o takich żydowskich korzeniach, pisarz, który był zafascynowany Fryderykiem II, napisał biografię, której później się wstydził. Chciał o niej zapomnieć. Uciekł z Niemczech wtedy, kiedy już nazizm był u szczytu potęgi. Ale najpierw pisał o Fryderyku jako właśnie przedstawicielu niesamowitej dynastii niemieckiej, która zdobywa świat, która świat chce rzucić sobie pod nogi. A tę historię rozpoczynał właśnie Fryderyk Barbarossa. Niemcy, drodzy Państwo, Himmler między innymi, wzorowali się na historiach rycerzy, na historiach średniowiecznych, w siedzibie SS, w zamku, który był siedzibą SS, praktykowano różne okultystyczne rytuały, no i sięgano po takie wzorce rycerzy Okrągłego Stołu, a sam Himmler uważał się za kolejne wcielenie Henryka Ptasznika. Dosłownie, uważał się za kolejne wcielenie Henryka Ptasznika, tak jakby jakaś reinkarnacja miała nastąpić. Przy czym, drodzy Państwo, ten Henryk Ptasznik to postać, która związana była z historią najazdów na Słowian, czyli tępieniem tego, co jest za wschodnią granicą Niemiec. No i mamy właśnie Barbarossę. Mamy Barbarossę, którego we Włoszech, drodzy Państwo, nazwano tym rudobrodym Barbarossą poprzez skojarzenie z Neronem, który też miał rudą, czerwoną brodę. Barbarossa spalił do cna i zniszczył Mediolan w 1162 roku. Zrobił to, co później robił Hitler, wydając rozkaz zniszczenia choćby Warszawy. Ponieważ Mediolan się przeciwstawił potędze cesarskiej, to kiedy Mediolan padł, Fryderyk Barbarossa rozkazał zniszczyć i spalić miasto do ziemi. 1162 rok i taki wzór pozostawia. Po ten wzór sięga Hitler w 1941 roku. SS-mani uważali się za rycerzy. Cała ta symbolika krzyży rycerskich, tych wszystkich rytuałów, nawet specjalnych rodzaj takiego chrztu, który nadawano, pogańskiego chrztu oczywiście, bo oni mieli rodzaj swojej religii, można powiedzieć. Wszystko to było pewną konstrukcją intelektualno-propagandową, która miała ich przenieść w średniowiecze. Znaczy oni
wykonując te wszystkie barbarzyńskie najazdy związane z II wojną światową, wzorowali się na Germanach z XII i z XIII wieku, z epoki Henryka. Pan mecenas wspomniał o kwestii tych szczątków Henryka Pobożnego, to znaczy oczywiście śladów nie ma, no ale wiemy, że ta opowieść, czy ta tradycja mówiąca o tym, że zwłoki zostały zabrane przez Niemców, jest bardzo prawdopodobna w 1941 roku, to jest ten sam rok, ponieważ była równa, okrągła rocznica bitwy pod Legnicą, w związku z czym te obchody niemieckie były celebrowane, no i nastąpiła próba udowodnienia, że Henryk Pobożny był bardziej niemiecki niż polski. Wielokrotnie już mówiliśmy o tym na różnych wykładach w Bractwie. Na ile polski był Henryk? Od choćby Długosz, który w swojej łacińskiej kronice, pamiętacie Państwo, te jedyne polskie słowa, które są po polsku zapisane w tej łacińskiej długoszowej kronice, to są słowa, które wypowiada właśnie Henryk Pobożny. Gorze się nam stało, czyli źle się nam stało w momencie, kiedy był ten trudny moment bitwy pod Legnicą. I drugie, którego w tej chwili nie pamiętam, proszę mi wybaczyć. W każdym razie dwa zdania, które Henryk Pobożny mówi po polsku i które są zapisane po źródle najprawdopodobniej dominikańskim i które były w związku z tym wcześniejsze niż zapis Księgi Henrykowskiej z 1271 roku, ufając, że rzeczywiście taka kronika przed Długoszem jeszcze była. Ale to nie tylko to, bo wiele innych rzeczy. To był dwór Henryka Brodatego, który był dworem polskim, na którym się mówiło po polsku. To były nawet te rzeczy, jak chówce ustawił Henryk Pobożny na polu bitwy, stawiając w centrum wojska polskie, natomiast na skrzydłach ustawiając krzyżowców, przybyszów z Europy czy krzyżaków i wiele, wiele innych. Ale oczywiście ten XIII wiek to jeszcze nie czas narodów. Owszem, mówimy różnymi językami i to nas w jakiś sposób wyróżnia. Tworzymy różne kultury, ale to jeszcze czas, w którym bardziej myśli się o dynastii, o państwie rządzonym przez ród królewski, niż o państwie narodowym, tak jak to możemy sobie wyobrażać już za tradycją XIX-wieczną. No ale jednak mówimy o Polsce. Wyobrażamy sobie tę Polskę również w XIII wieku, rozbitą dzielnicowo, ale jednak Polskę. Pamiętamy ten wspaniały plan obu Henryków, ojca i syna, wskrzeszenia monarchii. Zresztą to, co mnie uwodzi w postaci Henryka i jego ojca, to jest to, jak funkcjonowała ta przepiękna, wspaniała rodzina z Jadwigą, z Henrykiem i z ich synem Henrykiem. Wspaniała rodzina, która współpracuje, działa razem, a syn podejmuje dziedzictwo ojca. Dla mnie osobiście jest to jakiś ślad, znak, rzecz ważna, wskazanie, jak należy postępować w życiu. Cóż, to jest ojczyzna. To kraj ojców. Czym jest ojcowizna? A zatem kim ty jesteś i kim jest twój ojciec? Pomyśl o ojcu. Myślisz o ojcu, zaczynasz myśleć o ojczyźnie. W słowie ojczyzna mamy ukrytego ojca. I tak myślał i czuł Henryk. To, co robił i zrobił, to robił dlatego, że kontynuował dzieło ojca. Henryk żył w czasach wypraw krzyżowych. Nie da się zrozumieć XII i XIII wieku, nie sięgając do historii wypraw krzyżowych. Wypraw krzyżowych, czyli swego rodzaju
pielgrzymek, każda wyprawa krzyżowa, było ich, jak Państwo doskonale wiecie, kilka, była pielgrzymką do Ziemi Świętej, a jednocześnie wyprawą zbrojną, w której brali udział rycerze. To ważne, dlatego że musimy zrozumieć, że w tej mentalności wieku XII i XIII ktoś, kto idzie z mieczem na pielgrzymkę, podąża na wschód w stronę Ziemi Świętej, jednocześnie wykonuje dwa rodzaje misji. Jest to misja, można powiedzieć, tego świata, fizyczna, dotycząca walki o ważne dla nas miejsca, o ważną dla nas ziemię, która znaczy, oraz misję duchową. Nie da się tego rozdzielić. My żyjemy w czasach, drodzy Państwo, gdzie religię jakoś się tak, czy wiarę się próbuje oddzielić, rozdzielić, odstawić. Tu jest Twoje życie normalne, świeckie, a tam jest Twoja religia. Pomódl się w kościele, ale tutaj żyj życiem świeckim. Nie da się tego rozdzielić. O tym wie doskonale każdy, dla kogo wiara jest wiarą żywą. Żyję wiarą. Tak żyli w dużej mierze ludzie średniowiecza. Od nich możemy się uczyć. O tym średniowieczu często się mówi, że ono jest ciemne, że to był straszny czas. Ach, w tym strasznym świecie powstawały uniwersytety, drodzy Państwo, szpitale. W tym strasznym świecie, mówię w cudzysłowie, strasznym świecie, dbano o ludzi, którzy nie mają co jeść. Choćby przykład małżonki Henryka i jej historii we Wrocławiu. I to wszystko, co ona robiła, jeżdżąc po przytułkach, po tych wszystkich miejscach, w których byli i chorzy, i trędowaci, i tak dalej, i tak dalej. To są piękne świadectwa duchowości, niesamowitej duchowości średniowiecznej. Ale wracam do tych krucjat. Zatem jest czas krucjat. Henryk wychowuje się w domu i to jest kolejna, myślę, ciekawa rzecz, w którym o krucjatach musiało się mówić. Nie mamy oczywiście żadnych do tego źródeł historycznych, żebyśmy stwierdzili, o czym w domu rozmawiał Henryk Brodaty, święta Jadwiga jeszcze póki była w domu i dzieci, o czym się mówiło. Możemy domniemywać, możemy sobie myśleć o tym, o proszę, za rodzina książęca, tak jak to było w Krakowie, zamawia u Wincentego, zwanego Kadłubkiem, u mistrza Wincentego kronikę. Kronikę, która miała uczyć na zewnątrz i wewnątrz, czym jest państwo, czym jest władza książęca, jakie są powinności władcy i jaka jest nasza historia, skąd ona się zaczyna. Kronika Wincentego zaczyna się od słów fuit quondam virtus in quam republica. Była kiedyś cnota w tej republice i pojawiają się słowa republika. Na początku XIII wieku to też jest świat, w którym wzrasta Henryk. On jest w tym świecie, tego się uczy. W tym cudownym średniowieczu, w tym pięknym średniowieczu profesor Jacques Legoff, wspaniały mediewista, właśnie lata 1150, czyli mniej więcej od początków panowania Fryderyka Barbarossy po 1250, 1152 do 1250, czyli do śmierci Fryderyka II, Hohenstaufa nazywa pięknym średniowieczem. Pomimo tych wszystkich wojen, najazdów mongolskich, krucjat i tak dalej. Bo tyleż pięknych też rzeczy się tam działo. To nie tylko uniwersytety, ale też działalność wspaniałych kronikarzy, powstawanie zakonów. Przecież to jest czas, w którym oba zakony mendykanckie, czyli inaczej mówiąc żebracze, franciszkanie i dominikanie powstają. Stąd mamy ich w miastach właśnie, a nie gdzieś tam na obrzeżach, tak jak to wcześniej było, bo musimy się utrzymać z datków, z tego, co dadzą nam wierni, żebyśmy mogli funkcjonować. To są wszystko przecież piękne historie, czyli to jest piękny świat.
a jednocześnie okrutny i trudny. No i teraz w tym domu Henryk Pobożny, drodzy Państwo, jestem o tym przekonany, musiał się również dowiadywać o historii rodziny. Tak to zawsze było i jest do tej pory, że to dom rodzinny jest miejscem opowiadania o historii, uczenia o historii. Historii rodziny, ale też historii ojczyzny, kraju, państwa. Rodzice wychowują dziecko. A zatem o czym mogli opowiadać Henryk Brodaty i święta Jadwiga swojemu dziecku, małemu Heniowi? Otóż między innymi, przypuszczam, że tak było, musieli opowiadać o czynach dziadków. Gdy my sięgamy sobie w naszą, my naszą wyobraźnią próbujemy sobie wyobrazić nasz świat dookoła, to ten świat składa się z naszej rodziny, z naszych przyjaciół, z naszej wspólnoty, w której żyjemy, państwa, narodu. Patrzymy coraz szerzej, ale zawsze zaczynamy od rodziny. I dziadkowie są ważni. To stare pokolenie jest właśnie pokoleniem, które przekazuje najwięcej, które pamięta najwięcej. Ktoś stary to ktoś mądry. Ktoś stary to ktoś doświadczony, to ktoś, kto pamięta. Ubolewam czasem nad tym, że nie ma już takiego szacunku wobec starości, jak to kiedyś bywało. Albo jest mniej go, ponieważ żyjemy w czasie, w którym pędzimy za młodością. Wszyscy udają, że są młodzi, więc starość lepiej ukryć. W każdym razie opowieść o dziadkach. No więc czego się mógł dowiedzieć Henryk? Henryk po pierwsze musiał się dowiedzieć oczywiście o historii Piastów. A zatem dowiedział się, idąc od Mieszka Bolesława Chrobrego, o całej historii królów i książąt. Później musiał się dowiedzieć, no dlaczego ten świat jest nasz taki, jaki jest. Czyli mamy to dziedzictwo piastowskie podzielone na kolejne księstwa, czyli mamy śmierć Krzywoustego, różne podziały. No i uwaga, dochodzimy do ważnego momentu. Co się stało z moimi przodkami? Władysław Wygnaniec, czyli pradziadek, który w wyniku konfliktów z braćmi zostaje wygnany z kraju i uwaga, ląduje właśnie na dworze Fryderyka Barbarossy. Jest w Altenburgu. Byliśmy w tym roku z moją żoną Magdą właśnie na takim dość długim objeździe śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny, ale też objeździe i świętej Jadwigi, objeździe po ważnych miejscach. Bycie w miejscach, które znaczą, jest ważne, tak jak tutaj w Legnicy. Jest coś takiego jak genius loci. Duch i siła miejsca i tylko bycie w tym miejscu człowieka przekonuje, że to rzeczywiście się działo. Że te miejsca czasami mówią, tak jest w Legnicy, czy tak jest choćby pod Monte Cassino, o którym za chwilę jeszcze też powiem. W każdym razie są te Niemcy, dzisiejszego terminu użyję, jest to wygnanie i jest historia dziadka, czyli Bolesława, który tam przeżywa swoją młodość, zostaje rycerzem i wraz najpierw z Konradem III wyrusza na drugą wyprawę krzyżową, czyli 1148. Bierze udział w wyprawie krzyżowej. Później bije się u boku Fryderyka Barbarossy właśnie we Włoszech. Dokonuje bohaterskiego czynu. Oto w momencie, kiedy pod Mediolanem toczą się walki, on wyzywa na pojedynek rycerza mediolańskiego i go pokonuje. Fryderyk Barbarossa zresztą był wściekły. Krzyczał na... Tak długoż to zapisał, że krzyczał na Bolesława Wysokiego, że on śmiał bez jego zgody
ma pojedynek kogoś wyzwać. Ale to jest właśnie czas powstawania etosu rycerskiego, cnót rycerskich i ten Bolesław Wysoki, czyli dziadek Henryka Pobożnego, jest klasycznym przykładem rycerza ówczesnej Europy. Rycerza, który swoje życie opiera na cnotach i który w jednej ręce ma różaniec, a w drugiej ręce ma miecz. Ta rodzina wraca na Śląsk. Nie będę już tutaj opowiadał tych wszystkich politycznych zawiłości, które doprowadzają do tego, że mamy i Henryka Brodatego tutaj, i cała rodzina wraca na Śląsk i mamy tę historię Piastów. A z drugiej strony mamy świętą Jadwigę. Andechs, Diesen, niezwykłe miejsce, do którego myślę, że kiedyś może bractwo z jakąś pielgrzymką pojedzie. Cały czas mam taką cichą nadzieję. Miejsce pielgrzymkowe, miejsce ważne z punktu widzenia duchowego na mapie całej Europy. Miejsce wówczas w średniowieczu znane z racji cudu eucharystycznego. Trzy te hostie związane z cudem eucharystycznym wymalowane na plafonie, na suficie. Nie sposób, drodzy Państwo, jadąc tam, nie myśleć o Legnicy, prawda? Jak to się niesamowicie splata. No w każdym razie ojciec, znowu sięgamy do dziadka, ojciec świętej Jadwigi, ona wychowywała się w Andechs, gdzie jest wzgórek z przepięknym klasztorem, jezioro. Po drugiej stronie tego jeziora jest Diesen, skąd pochodziła rodzina. W tym Diesen między innymi ojciec pochowany właśnie Jadwigi, czyli dziadek naszego Henryka Pobożnego. Otóż dziadek również brał udział w wyprawie krzyżowej, tylko trzeciej w 1190 roku wraz z Fryderykiem Barbarossą. To jest ta niesamowita wyprawa krzyżowa, trzecia, w trakcie której wielki cesarz Fryderyk Barbarossa, wiodący swoją armię na piechotę z Europy do Ziemi Świętej, jedyny na piechotę, bo i Francuzi, i Anglicy płynęli morzem, wchodzi w Anatolii, na terenie obecnej Turcji, wykąpać się do rzeki i tonie. Coś niebywałego, jak właśnie śmierć nagle potrafi przyjść w najmniej oczekiwanym momencie, przerwać wszystkie plany, wszystko runęło. Cesarz po prostu się utopił. Nie wiadomo, czy dlatego, że wszedł w kolczudze do wody, czy z innego powodu, ale po prostu utonął. Tej śmierci Niemcy nadali zresztą metafizyczny wymiar. Uważano przez całe później wieki, że Barbarossa gdzieś się pojawia, że jeździ na koniu. W jakichś różnych wizjach widziano go, jak jeździ. Poeci też o tym mówili, jak to w jakichś dymach i mgłach pojawia się Barbarossa. I wierzono, że Niemcy, gdy się rozpadły, to zrosną się wtedy, kiedy Barbarossa wróci. Trochę tak jak my wierzyliśmy zawsze, że części świętego Stanisława, ta legenda mówiąca o tym, że wtedy Polska powstanie z powrotem, gdy części się zrosną. To tak Niemcy mieli znowuż historię Barbarossy, który nadal jest dla nich, jakby mam wrażenie, otaczają go jakimś rodzajem kultu, a gdy wchodzi się do jakichś zamków, w których był, choćby w Altenbergu w trakcie zwiedzania, to widać, jak ci przewodnicy nie mogą ukryć emocji. Mówiąc, a teraz pokażemy Państwu obraz z Barbarossą. Proszę spojrzeć. To czuć w człowieku, co w nim jest. Znaczy, czego się nauczył. Co gdzieś tam w kręgosłupie jest, w podświadomości. Tak jak u nas się mówi, Bolesław Chrobry. I my wszyscy coś czujemy. I tak samo Niemcy tego Barbarossę mają bardzo mocno jakby gdzieś wpisanego w świadomość. To znowu nam wyjaśnia ten 22 czerwca 1941 roku.
Ja teraz wracam do tego 22 czerwca. Już zostawię na trochę Henryka, o którym tylokroć już tutaj opowiadaliśmy, o którym wiemy tyle i czujemy. Kiedy my mówimy już teraz w tym gronie Henryk Pobożny, to przed nami w oczach naszej wyobraźni właśnie pojawiają się te sceny śmierci z 9 kwietnia. To widzimy tę chwilę opisaną przez Celebridię, gdy wynoszą to ciało umęczonego właściwie Henryka do obozu Ordu i gdzie próbuje się go złamać jakoś, tak to można odczytać chyba to zdanie, złamać go, jego opór, zmusić do oddania hołdu. On najprawdopodobniej tego hołdu nie chce złożyć, ponieważ wie, że on jako osoba księcia i władcy, hołdując, hołduje cały kraj. W związku z czym nie może tego zrobić wobec barbarzyńców. To jest kraj chrześcijański. On po prostu znowu nie ma wyboru. Przyjął pewien system wartości, w związku z czym woli zginąć, niż kraj chrześcijański poddać pod władzę barbarzyńców. Ale na chwilę właśnie muszę zostawić tego naszego Henryka na tym polu legnickim, ponieważ chcę przejść do historii II Korpusu Polskiego. A Państwo zapewne nadal będziecie się dziwić, jak ja to połączę. A wystarczy być i wystarczy pojechać pod Monte Cassino, pobyć trochę, pochodzić po górach, przemodlić to trochę, porozmawiać z ludźmi, zacząć szukać w historii montekasyńskiej, żeby zacząć rozumieć. Pierwszą sprawą jest to, że chyba nigdzie indziej, jak i pod Monte Cassino, i w ogóle we Włoszech, nie następuje coś, co można by nazwać przepleceniem czasu, zamazaniem perspektyw. Tam wszystko jest jedno na drugim, jest bardzo bliskie. Bo przecież w Rzymie, gdy sobie zobaczymy Forum Romanum, czy zerkniemy na Koloseum, to za chwilę możemy sobie też spojrzeć na Bazylikę Laterańską i na wyrastający krzyż, na kolejne wieki, które nad tym płyną, powstają, a wszystko właściwie jak od pstryknięcia palcami minęło. I tu pod Monte Cassino następuje chyba jakiś taki podobny, nie wiem jak to nazwać, nie mechanizm, ale coś podobnego się czuje. To znaczy, patrząc nawet na to odbudowane opactwo, nie sposób nie myśleć o tak długiej historii tego miejsca, o znaczeniu tego miejsca, o historii świętego Benedykta. Szlak świętego Benedykta, którym można przejść, polecam bardzo, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie szedł, to bardzo polecam przejść, być w Subiaco, ale być też w samej Nursi, po trzęsieniu ziemi, niebywały widok tam, gdzie ta statua pozostała, jedna jedyna, wszystko zrujnowane, a została tylko statua świętego Benedykta nietknięta po trzęsieniu ziemi. Tak jakby świat cały leżał w ruinie, ale to, co najważniejsze, to jednak zostanie. Musimy wierzyć w to, że to zostanie. I podobnie było z klasztorem na Monte Cassino, który po bombardowaniu z 15 lutego 1944 roku był, jak wiecie Państwo, cały w ruinie. Ale pomnik, ta statua świętego Benedykta tam została. Ona w tych ruinach stała przez całą bitwę. Nie wiem, ilu żołnierzy II Korpusu, którzy dotarli i którzy się tam bili, wiedzieli o tym, że święty Wojciech, zanim przybył z misją do Polski, po tym jak już był biskupem w Pradze, po czym z tej Pragi, powiedzmy to sobie wprost, zwiał, bo nie mógł ścierpieć tego, co tam się dzieje. Więc chciał właśnie pielgrzymkę,
Ziemia Święta, takie różne miał myśli, trafił do Włoch i trafił właśnie do opactwa na Monte Cassino. Był tam nasz pierwszy święty, święty Wojciech. Mało kto o tym myśli, widząc wszystkie pomniki misia Wojtka, który tam jest, że ten miś Wojtek z drugiego korpusu, nosi imię naszego pierwszego świętego męczennika i że ten męczennik był pod Monte Cassino. Ale co nieśli ze sobą, nawet jeśli nie mieli tej wiedzy, być może niektórzy wiedzieli, co nieśli ze sobą żołnierze drugiego korpusu, którzy nagle pojawili się w tych Włoszech? Otóż nieśli ze sobą wszystko to, czym Polska była przed 1939 rokiem. Nieśli ze sobą całe piękno Polski dawnej, ale jednocześnie nieśli ze sobą potworne doświadczenie. Nieśli ze sobą doświadczenie zarówno tego, czego doświadczyliśmy od Niemców, jak i tego, czego doświadczyliśmy od Sowietów. Na wszystkich nagraniach, które zbieram od weteranów drugiego korpusu, powtarzają się te same wątki. Rok 40, luty, śpimy, nagle łomotanie do drzwi. Mama się zrywa, babcia się zrywa, NKWDziści. Macie pół godziny, żeby wyjść do wagonu i gdzieś daleko, tysiące kilometrów na Sybir. I potem kolejna osoba tak opowiada i kolejna, ich już niewielu zostało. To było doświadczenie setek tysięcy Polaków. Doświadczenie potworne, kolejnych deportacji, zsyłek i życia na skraju po prostu. Na tym potwornym Sybirze. I w to wszystko wkracza Barbarossa 22 czerwca 1941 roku. W sposób jakiś paradoksalny ten Barbarossa 22 czerwca 1941 roku powraca w naszej historii, tym razem nie po to, żeby nas gnębić, tak jak w czasie najazdów z XII wieku, bo tak bywało, tylko po to, żeby pojawiła się nadzieja. Bo to wtedy, po układzie Sikorski-Majski z lipca 1941 roku, zapada decyzja, że utworzona będzie armia. Armia, którą Stalin chciał wykorzystać do tego, aby wykrwawić ją i rzucić na Niemców w czasie wojny. 4 sierpnia generał Anders zostaje uwolniony z więzienia na moskiewskich Butyrkach. Warto sobie zobaczyć zdjęcie generała zrobione w więzieniu i porównać ze zdjęciem zrobionym później w mundurze. Warto zobaczyć, bo na tym zdjęciu widać, co to jest system sowiecki, bolszewicki i co potrafi zrobić człowieka. Dumy nie zgasi, hartu nie zgasi, ale fizycznie niszczy. Podobne wrażenie robi zdjęcie Eugeniusza Bodo. Pewnie Państwo je też widzieli, naszego wspaniałego gwiazdora przedwojennego. Podobne wrażenie robi to zdjęcie. A czasami je Włochom pokazuje. Widzicie, tak wyglądał ten wspaniały generał, którego tutaj podziwiacie na różnych zdjęciach, bo jest elegancki, bo świetnie wygląda w mundurze. Ale zobaczcie, co z niego Sowieci zrobili. I coś takiego robili z wszystkich tych żołnierzy, którzy wychodzili z Sowietów. Anders w swoje urodziny 11 sierpnia dostał dowodzenie tą armią i wykonuje rzecz nieprawdopodobną. Postanawia całą tę rzeszę ludzi wyprowadzić z piekła. To właściwie rzecz, można powiedzieć, jak z historii biblijnej znowu, jak Mojżesz. Ale żeby wyprowadzić, musi dokonać niezwykłego wysiłku,
bo musi przekonać Stalina, żeby wypuścił Polaków. Udaje się to, powstaje drugi korpus. Ale ten drugi korpus to nie tylko wojsko. Jak Państwo by zobaczyli te statki, które płynęły do portu w Pachlewi, a na tych statkach żołnierze, kobiety, dzieci, tych, których się udało uratować, bo nie wszystkich się udało. Historia tych dzieci jest, te historie tych dzieci to są naprawdę jedne z najbardziej poruszających historii, często sieroty, a często rozdzielane z rodzicami. Każda historia takiego dziecka jest warta tego, żeby temu poświęcać książki i filmy, a tych historii były po prostu dziesiątki tysięcy. W każdym razie ta armia, jak to się czasami mówi, armia wolnych ludzi, ale armia byłych niewolników, których siłą próbowano zrobić z nich niewolników, ale ducha się nie dało złamać. Armia tych wolnych ludzi idzie bić się z Niemcami. I teraz wracają ideały rycerskie. Jak? Opowiadają o tym również weterani. Oto przykład. Egipt. W Egipcie żołnierze drugiego korpusu, chociaż nie mieli zbyt dużo jedzenia, wystawiali na ulicę po zjedzeniu własnych porcji i oszczędzeniu tego, co się da, gary z jedzeniem po to, żeby biedna ludność muzułmańska mogła przyjść i zjeść. Co się działo za chwilę? Pojawiał się oficer brytyjski, który mówił: nie wolno, proszę zabrać to jedzenie, ponieważ regulamin nie pozwala na żywienie jedzeniem wojskowym cywili. A co nasi na to odpowiadali? Drodzy Anglicy, są tutaj księża biskupi, więc nie mogę niestety użyć tych słów, które słyszałem. Wiele dam, więc wybaczcie Państwo, ale musicie uruchomić trochę swoją wyobraźnię. Odpowiedzi były ostre, może nie jakoś strasznie, ale jednak ostre. Pocałujcie się tam i w ogóle, prawda? My Polacy po prostu tak działamy i koniec. I nie będziecie nam mówić, co my mamy zrobić. Jak mamy jedzenie, to będziemy się nim dzielić i tyle. Doszło do bardzo dużych konfliktów. Rzadko się o tym mówi, drodzy Państwo. Rzadko się opowiada o konfliktach między Polakami i Anglikami właśnie na tych polach. Polacy byli rycerzami wolności. Kiedy drugi korpus był w Palestynie, z szeregów polskiego wojska uciekali, czyli dezerterowali Żydzi. Ojczyzna blisko, chociaż jeszcze państwa oczywiście, jak wiemy, nie było, ale Jerozolima. Uciekali. Przychodzili Brytyjczycy do Andersa, mówiąc: tak nie można. Oni powinni tutaj kulę w łeb prawie dostać. A pan na to pozwala? Panie generale, on mówił, a on znowu na to odpowiadał różnymi, dość ostrymi słowami, że my Polacy wiemy, jaka jest wartość kraju ojczystego i jakby rozumiemy to. Dlatego żadnej akcji przeciwko Żydom uciekającym z drugiego korpusu nie podejmiemy i doskonale to rozumiemy. Jaka była odpowiedź znowuż w Jerozolimie? To też weterani mi opowiadają, rewelacyjna. To znaczy nas Polaków w Jerozolimie, tych żołnierzy drugiego korpusu, podejmowano gdziekolwiek, gdzie tam Żydzi nas widzieli, to po pierwsze albo po polsku często mówili, albo w knajpach nas natychmiast obsługiwano pierwszych przed Anglikami, którzy się wściekali. No i dochodziło do różnych innych konfliktów. Polscy żołnierze pojawili się 21 grudnia 1943 roku na ziemi włoskiej. Za moment miała się zacząć najtrudniejsza bitwa frontu zachodniego, trwająca 4 miesiące, bitwa o Monte Cassino. Początek tej bitwy to 17 stycznia 1944 roku. W tej pierwszej bitwie
nad rzeką Garigliano brali udział Polacy. Mało też kto o tym wie. My opowiadamy zawsze o tej czwartej, czyli z maja 1944 roku. Mało kto opowiada o naszych komandosach, którzy w styczniu 1944 roku brali udział wraz z Brytyjczykami w pierwszych atakach. Szliśmy zaraz za linią frontu, tak to można powiedzieć. Toczyły się bardzo ciężkie walki, w których brali udział żołnierze różnych narodów, Amerykanie, Nowozelandczycy, Hindusi. 10 narodów brało udział w tej gigantycznej bitwie. A za linią frontu działy się rzeczy potworne, o których również rzadko się mówi. Dopiero teraz Włosi rozliczają historię. Serię gwałtów. 60 tysięcy. 60 tysięcy gwałtów dokonano na kobietach, dzieciach, dziewczynkach, czasami też chłopcach. Dokonały tego oddziały marokańskie i algierskie w korpusie ekspedycyjnym francuskim. Tylko kilku poniosło kary. Tak naprawdę większość została nieukarana. Francuski generał Jouin, któremu zależało na tym, żeby korpus francuski, ci Marokańczycy, Algierczycy dokonywali cudów waleczności, bo dokonywali, byli bardzo jakby zdecydowani, brutalni. Niemcy się ich bali, ale powiedział im na 48 godzin: ten teren jest wasz. Drodzy Państwo, my znamy tę historię, kiedy tu wkraczali Sowieci. My wiemy, co robiły te biesy wschodu, o których miał pewnie mówić Grzegorz dzisiaj. A tam też ludność cywilna tego doświadczała. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w tym piekle wojny pojawiają się Polacy. To jedna z najpiękniejszych opowieści, które słyszałem. Nie te, bo one też są piękne, o czynach bojowych. Tak, one też są piękne, bohaterskie, trudne. Ale te opowieści, w których można usłyszeć, jak się zachowywali Polacy w stosunku do tej ludności. Oto opowieść kapitana Dąbrowskiego, który mówi mi: wjeżdżamy do mojego włoskiego miasteczka, pusto, nikogo nie ma. Ale w pewnym momencie gdzieś zauważono nasze oznaczenia. Flagi, napisy, Poland. Co się dzieje? Nagle z zakamarków, z kryjówek zaczynają wychodzić ludzie. Kobiety, dzieci, bo to są Polacy. Ci Polacy, i on opowiedział nam też piękną scenę o kościele. Byliśmy w czasie walk, ale była niedziela, małe miasteczko. Ubieramy się w mundury i myśmy się wszyscy tak wyczyścili, że wyglądaliśmy po prostu jak spod igły. Poszliśmy całą grupą do kościoła. Daliśmy na tacę. Co później ksiądz proboszcz tej małej miejscowości włoskiej, no w ogóle opowiadał wszystkim, ten polski weteran mówi, to potem ten ksiądz opowiadał, że ci Polacy są w ogóle nieprawdopodobni. No i się okazywało, że jak on jechał wozem opancerzonym, to w pewnym momencie klapa się otworzyła, on patrzy, a tu nogi kobiece w ogóle, jakaś spódnica i dziewczyna się ładuje do czołgu. On to opowiadał z uśmiechem, jako żart, ale mówi: zobaczcie, oni wszyscy tak się nas nie bali, że taka dziewczyna potrafiła nam wskoczyć do czołgu z radości, że my tam jesteśmy, bo wiedziała, że jej się nic nie stanie po prostu. Słuchajcie, to są jedne z najpiękniejszych opowieści o tym, co ci Polacy tam zostawili. I jeśli się rozmawia z tymi starymi jeszcze mieszkańcami miasta Casino, dopiero co wróciliśmy z Casino, w różnych miejscach, bo są jeszcze ci staruszkowie, albo pamiętają ludzie, co rodzice mówili. O, jedzie taksówkarz i mówi: tak, a mój tata pamięta Polaków. Oj, jak byli tu Polacy, to nic nam nie groziło. Przy nich się czuliśmy bezpiecznie.
Jak byli Polacy, to był porządek. Przecież jaki to jest piękny znak, jaki to jest piękne dziedzictwo, poza tym dziedzictwem czysto bojowym. Ponieważ oni nieśli ze sobą to wszystko, czym jest Polska. To wszystko, w czym my jesteśmy wychowani. W naszej kulturze, w szacunku do drugiego człowieka, w szacunku do kobiety, po prostu w czynnej, prawdziwej miłości do drugiego człowieka. A potem ci wszyscy chłopcy wzięli udział w krwawych zmaganiach o kilka wzgórz. Wielu z nich zginęło. Przeżywali chwile mistyczne i religijne. W trakcie pierwszego ataku w nocy z 11 na 12 maja biskup Gawlina w punkcie opatrunkowym odprawiał mszę. Podniesienie, w momencie kiedy było podniesienie, to opowieści są takie, że jakby poprzez to podniesienie było widać klasztor i, to, i cały ten teren jasny, biały od wybuchów. Ale to był jakiś taki symbol tego, że my idziemy z wiarą, że robimy to po coś i że my dokonujemy pewnego poświęcenia. Że my rezygnujemy z siebie. Ze swoich marzeń, ze swoich wspomnień, z tego, co może być po wojnie. Z tego, co mi mama napisała w liście, do bitwy wchodziło się przed wąwóz piekielny. On się tak nazywał. Inferno Track. Wąwóz piekła. Żołnierze, którzy wchodzili tym wąwozem, widzieli rannych i zabitych, którzy wąską, górską ścieżką byli transportowani w tył. Ja sobie wyobrażam i sobie myślę, co musiał myśleć taki żołnierz, który szedł i po prostu patrzył, ponieważ wiedział, co go czeka. Czy zawróci, czy pójdzie dalej i dlaczego będzie to robił. A więc szli, zostawiali wszystko. Działy się tam rzeczy potworne i piękne. Na wojnie tak bywa, że jest to, co najgorsze i to, co najpiękniejsze. Tam, gdzie jest to, co jest najgorsze. Wielokrotnie w opowieściach powtarza się to, że kiedy oni już byli bardzo ciężko ranni albo otrzymywali postrzał, po którym praktycznie ginęli, mówili za ojczyznę. Za Polskę. Przecież to brzmi tak, że gdyby ktoś coś takiego napisał w scenariuszu do filmu fabularnego, to by mu powiedziano, stary, to jest patetyczne. Ale tak było. Jak czytam i myślę o tych, którzy mówili za Polskę i zostawiali to wszystko. A potem patrzę na zdjęcia, legitymacje, portfele, a można je zobaczyć, rodziny, miasta, na powiaty i miasta zapisane na cmentarzu, a za tym idzie cała historia rodziny, która później zostaje i wie, że ten syn, mąż, tam został, to dopiero się jakoś otwiera wyobraźnia człowieka. Na koniec pod Monte Cassino ten szlak walki doprowadza do wzgórza. To wzgórze ma kryptonim 593 od wysokości. Nazywa się Monte Calvario. Górą ofiarną. I nazywało się tak przez wieki. Ponieważ tam benedyktyni, mnisi z Monte Cassino, gdy była Wielkanoc,
odprawiali drogę krzyżową. I tam stawały trzy krzyże na tej Kalwarii. Później się okazało, że to był centralny, najważniejszy punkt bitewny. Wzgórze, z którego widać wszystko i które toczą się wszystkie walki kolejnych korpusów, dywizji, narodów. Na koniec tych 4 miesięcy było zasłane trupami. Dosłownie. Trupami z 4 miesięcy. Przemieszanymi narodowościami. Po tych ciałach szli ci nasi młodzi chłopcy, żeby zdobyć to wzgórze i wypędzić Niemców. W końcu zwyciężyć. I tam teraz, na tym wzgórzu jest pięknie. Jest pomnik, taki obelisk z napisem za naszą i waszą wolność. My, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce. Robiliśmy tam teraz zdjęcia do filmu dokumentalnego i w trakcie tych zdjęć szedł ze mną taki miejscowy przewodnik Włoch. W pewnym momencie popatrzył i mówi, widzisz, ich nie widać tu teraz, nie ma ich, ale tak jakby byli. Każdy z tych kamieni, który tu leży, to trochę tak jakby dusza żołnierza zaklęta w kamień, jakby oni tu gdzieś zostali. Czujesz to? No i tam to czuć. Trzeba sobie zabrać taki jeden kamień, będąc tam pod Monte Cassino. I wreszcie na koniec, po tym wszystkim, po tym zwycięstwie, po tym jak załapotała biało-czerwona, a oni dalej musieli walczyć, do drugiego korpusu przyjechał generał Oliver Lees. Komplementował Polaków. Powiedział, jesteście niesamowici. W dowód uznania chcę wam przekazać znak, który od dzisiaj możecie nosić na ramieniu munduru. Tarczę. Tarcza 8 Armii. Tarcza krzyżowców. Biała tarcza ze złotym krzyżem. Jak zobaczycie mundury drugiego korpusu, to te już po bitwie mają właśnie tę honorową tarczę. Tarczę krzyżowców. Tak naprawdę jak tam się usiądzie na tym wzgórzu, popatrzy na klasztor, to człowiek wie, że czas jest rzeczą względną. Rzeczy działy się przed chwilą dosłownie. I te, które były w 1944. I te, które były w 1241. To nam się wydaje, że wieki to jest długo. To mrugnięcie powieki, drodzy Państwo. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Tomaszu. Nie ma. Tomaszu. Halo? Panie Tomaszu, dziękujemy bardzo za wygłoszenie wykładu i takie piękne, nietypowe nawiązanie do osoby sługi Bożego Henryka Pobożnego. To nawiązanie do żołnierzy Monte Cassino. Wiemy, że pan kręci serial o Monte Cassino, wcześniej już filmy, a też warto powiedzieć,
że pan Tomasz Łysiak ma w zamiarze nakręcić film, serial o Henryku Pobożnym i być może będzie to we współpracy z telewizją, która dzisiaj ma tutaj, jest z nami i robi nagranie tego naszego spotkania. Jeszcze dodam, że pan Tomasz Łysiak, to może w nawiązaniu do tej mojej informacji o Bractwie, jest jednym z trzech współzałożycieli Bractwa Henryka Pobożnego, bo drugim, czy drugą osobą to jest pani Magda Łysiak, która dzisiaj, jak już wiemy, jest wśród nas, małżonka pana Tomasza. A trzecią osobą jestem ja. Jeszcze pozostając przy rodzinie pana Tomasza, chcę dodać, że przyjechali także z państwem Łysiakami siostra pana Tomasza z małżonkiem. Witamy bardzo państwa publików. Teraz przechodzimy do koncertu Aleksandry Koczurko-Pożyckiej. Pani Aleksandra Koczurko-Pożycka, nie wiem, czy już jest pani tutaj, bo te reflektory tutaj oślepiają i nie za bardzo... Aha, kiwa tam pani, dobrze. Także bardzo serdecznie witamy jeszcze raz. Pani Aleksandra urodziła się i wychowała w Legnicy, gdzie stawiała pierwsze kroki na swojej muzycznej drodze. Od 5 roku życia uczęszczała na lekcje gry na fortepianie w Państwowym Ognisku Muzycznym, a następnie kształciła swój głos w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia w klasie śpiewu solowego pani Agnieszki Justyny Szumiło. Następnie kontynuowała swój rozwój muzyczny w Poznaniu, w Krakowie, na Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, a potem na Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Tam też obecnie mieszka. I tam w 2021 roku obroniła z wyróżnieniem tytuł magistra, następnie kształciła jeszcze swoją umiejętność prowadzenia i promowania instytucji kultury na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest nie tylko zatem muzykiem, ale także zajmuje się promowaniem, prowadzeniem instytucji kultury. Podczas nauki w Szkole Muzycznej w Legnicy związana była z licznymi wydarzeniami kulturalnymi, takimi jak Lato w Teatrze czy Młodzież Tworzy Musical. I tutaj, jeżeli chodzi o tą inicjatywę Młodzież Tworzy Musical, to jest związek z Henrykiem Pobożnym. Warto dodać bowiem, że jeden z tych musicali tworzonych przez młodzież nosił tytuł 1241 Bitwa pod Legnicą. Był poświęcony Henrykowi Pobożnemu. Jego reżyserem była pani Joanna Brylowska i był on dwukrotnie wystawiony w Teatrze Dramatycznym w Legnicy, a ponadto raz w Bazylice w Legnickim Polu. Pani Aleksandra oprócz działalności artystycznej, współpracy z zespołami, instytucjami w kraju i za granicą, angażuje się w edukację młodzieży w temacie muzyki klasycznej oraz operowej, wykorzystując w tym celu media społecznościowe. Prowadzi największy w Polsce profil o operze na platformie TikTok, a od niedawna usłyszeć ją również można w autorskim podcaście Operacja Opera, w którym przybliża tematykę opery. To jest tylko fragment informacji o pani Aleksandrze Koczurko-Pożyckiej. Już mówiłem, że bardzo dziękujemy pani, że w tej trudnej sytuacji zgodziła się pani do nas przyjechać i wykonać następujące utwory. Pierwszy Bogu Rodzica, drugi Dignare Georga Friedricha Händla, trzeci Ave Maria Giulio Caciniego, czwarty Biegnie słuchać w lasy knieje, Dumka Jadwigi z opery Stanisława Moniuszki, Straszny dwór
i piąty Panis Angelicus Cezara Franka. Pani Agnieszko, Pani Aleksandro, prosimy bardzo o rozpoczęcie koncertu. Thank you.
Thank you.
W losy wknieje dziewczę, gdyby kwiat. Z której strony wiatr powieje, z tej przybędzie spot. To
To na bis. Zaśpiewam dla Państwa coś z innego repertuaru, ale mam nadzieję, że sprawi Państwu również przyjemność. Arię Orfeusza z opery Orfeusz i Eurydyka Glucka, Kefaro senza Euridice. I jeżeli mogę, to chciałabym bardzo zadedykować tę arię mojej mamie, która jest tutaj dzisiaj z nami. Kefaro senza
Dziękujemy bardzo pani Aleksandrze Koczurko-Pożyckiej za ten wspaniały dobór utworów o charakterze patriotyczno-religijnym, no i piękne ich wykonanie, no, czego obrazem były te brawa. Dziękujemy bardzo. Warto przy tym zauważyć, że wykonana przez panią Aleksandrę średniowieczna polska pieśń religijna Bogu Rodzica, która stanowi najstarszy zachowany wraz z melodią polski tekst poetycki, pięknie komponuje się z treścią wykładu pana Tomasza, wykładu no, nawiązującego też do średniowiecza, bo Henryk Pobożny to przecież średniowiecze. A średniowiecze to, jak pan Tomasz powiedział, to nie tak jak wielu myśli, jakieś zacofanie, ale piękny rozkwit wtedy i uniwersytetów. Przecież w Legnicy też o mało nie powstał pierwszy w ogóle uniwersytet. Pani Aleksandro, życzymy pani wielu sukcesów artystycznych. Wszystkiego dobrego. A jeszcze dodam, że pomógł w tym, że pani przyjechała do nas, pan Benedykt Ksiądzyna. Panie Benedykcie, dziękujemy bardzo. Ja tylko dodam taką małą uwagę, którą i tak wszyscy państwo zrobiliśmy. To był nasz pierwszy hymn Bogu Rodzica, dlatego wszyscy stanęliśmy tak, jak powinniśmy stanąć, prawda? Zbliżamy się do końca naszej uroczystości. Za chwilę poprosimy Jego Ekscelencję księdza biskupa o słowo końcowe i błogosławieństwo. Ale zanim to nastąpi, pragniemy jeszcze raz podziękować patronom honorowym gali i jej sponsorom. Dziękujemy także patronom medialnym gali, Telewizji Katolickiej EWTN Polska, Radio Plus, Legnica, Tygodnikom Sieci, Gazeta Polska, Gość Niedzielny oraz portalom w polityce.pl i niezależna.pl. Należy dodać, że nagranie dzisiejszej gali zostanie wkrótce umieszczone na portalach w polityce.pl oraz Bractwa Henryka Pobożnego. Dziękujemy również współorganizatorom dzisiejszej gali, których wymieniałem już na początku, czyli tutaj są banery. To banery są sponsorskie. To już podziękowała nam pani Małgosia przed chwilą. Natomiast chciałem podziękować współorganizatorom, a współorganizatorami są Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja Legnickiej Strefy Ekonomicznej oraz Starostwo Powiatowe w Legnicy. A w tym miejscu... No dziękujemy właśnie za udostępnienie tej sali, która no, myślę, że sprawdziła się na tego typu imprezie. Dziękujemy bardzo, ale tutaj nawiązując do sali, do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, chciałbym jeszcze dodać taką jedną uwagę, mianowicie w najbliższy czwartek odbędzie się tutaj bardzo ważna, ciekawa impreza, a o tej imprezie dobrze by było, żeby chociaż kilka zdań powiedział pan prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek. Panie prezesie, proszę bardzo. Dobry wieczór, szanowni państwo. Muszę się podzielić swoim spostrzeżeniem. Po pierwsze, jako rodowity Głogowianin bardzo zazdroszczę Legnicy tak utalentowanych mieszkańców. To był niesamowity koncert. A panu Tomaszowi Łysiakowi chciałbym podziękować za jedną rzecz. Bez względu na to, kto będzie nowym ministrem edukacji, przysięgam i mówię to z pełną odpowiedzialnością, napiszę pismo, że tak ma wyglądać nowoczesna edukacja. Nie to tylko to słowo...
nie tylko to słowo, które było skierowane do nas, ale to, co miałem okazję przeżyć z uczniami Szkoły Wojskowej imienia Zawiszy z Legnicy właśnie na Monte Cassino. Jestem przekonany, że pomysł pana Tomasza o tym, żeby na Monte Cassino była baza dla młodych ludzi, będzie zrealizowany i będzie nad tym z góry, jestem o tym przekonany, Henryk Pobożny czuwał. Ale wracając do tego, co ma się zadziać w czwartek, tak, szanowni państwo, jutro wieczorem ruszam na granicę z kolejną pomocą dla walczącej Ukrainy, a wracając z Krakowa przywieziemy wystawę i w czwartek będziemy mieli tu uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II, ale Karolowi Wojtyle jako turyście. Będziemy mieli tutaj kajak, będziemy mieli plecaki, będziemy mieli ubrania. Jestem o tym przekonany, że najbliższe dwa tygodnie mieszkańcy Legnicy, uczniowie większości szkół będą tą wystawę mogli zobaczyć. Następnie wystawa będzie przewieziona do Głogowskiej Kolegiaty, tak żeby setki młodych Głogowian też z tej nadarzającej się okazji mogli skorzystać, ale pan mecenas Andrzej Potycz jest bardzo skromnym człowiekiem. To jego pomysł, a nasza trochę realizacja. Dziękuję państwu za ten wspaniały wieczór i jeszcze słowo od siebie, korzystając z okazji. Nikt nie odbierze mi jednego faktu. To ja wprowadziłem Legnicką Specjalną Strefę do Bractwa Henryka Pobożnego i to zostanie ze mną na całe życie. Jestem z tego bardzo, bardzo dumny. A jeszcze chciałbym poprosić pana Andrzeja Jarocha, przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego, o zabranie głosu. Proszę bardzo. Większością państwa się miałem okazję przywitać przed, ale teraz wszystkim serdecznie dobry wieczór. Panie prezesie, przede wszystkim czcigodni ekscelencje, księża biskupi, wszyscy tutaj zebrani, dostojni przedstawiciele tej wspólnoty Bractwa Henryka Pobożnego. Tak, moja obecność tutaj, proszę państwa, jest, za którą jestem bardzo wdzięczny, bo zresztą to nie jest pierwsza tutaj obecność wśród członków i liderów Bractwa Henryka Pobożnego. Jestem, jak państwo usłyszeli, przewodniczącym Sejmiku, więc to jest funkcja, która jest służbą i staraniem się panowania nad losami wspólnoty samorządowej Dolnego Śląska, żeby w pełni, jak to zresztą wynikało z całej treści dzisiaj przekazanej, w pełni panować nad losami tej wspólnoty, trzeba zadbać o jej duchową część, bo ona często rozstrzyga o tych wszystkich sprawach, o które się staramy. To dobro wspólne z pominięciem tego dobra duchowego, za które tak teraz właśnie chcę podziękować, które tworzycie, jest rzeczą niedopuszczalną. Myśmy to jako władza samorządowa zrozumieli i jak sądzę, moja obecność tutaj jest pewnym rodzajem obowiązkiem w ramach tej służby. Oczywiście zaszczytem, wielką radością i za to wszystko, co tutaj się dzieje, dziękuję. Natomiast rzeczywiście obowiązkiem jest czuwać nad tym wszystkim, co robicie dla wspólnoty samorządowej Dolnego Śląska. Jestem, pan prezes pewnie potwierdzi, tutaj zawsze obecny. Byłem też na rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego na mszy celebrowanej przez księdza biskupa Kiernikowskiego i całym potem postępowaniu przygotowawczemu i inicjującemu to postępowanie. Jest pogląd właśnie taki, często rozmawia się o różnych procesach, które sprzyjają rozwojowi, które decydują o sukcesach władzy, również samorządowej. Ja zawsze
myślę w równym stopniu o tym właśnie procesie beatyfikacyjnym. On może w wielu przypadkach o przyszłości dobra tej wspólnoty rozstrzygnąć. Zresztą to dzisiaj tak bardzo dosadnie i pięknie przedstawił pan Tomasz Łysiak. Bardzo serdecznie też panu gratuluję, dziękuję i cieszę się, że mogłem być uczestnikiem. Jesteśmy, proszę państwa, w okresie 25-lecia takiego jubileuszu, który celebruje Wspólnota Samorządowa Województwa Dolnośląskiego, tak jak i inne 15 tych wspólnot, bo samorząd województwa właśnie powstał przed 25 laty. Ja dzisiaj przyszedłem również do państwa jako reprezentant tego dostojnego orszaku honorowych obywateli Dolnego Śląska, na czele którego jest matka dzisiejszego tutaj bohatera opowieści w wykładzie, święta Jadwiga Śląska. Ona jest patronką naszego województwa, przyjętą uchwałą i potwierdzoną we wszystkich statutowych dokumentach. I za zgodą władz Kościoła stała się również honorową obywatelką. Także jesteśmy i czekamy teraz na finał procesu beatyfikacyjnego. Sądzę, że książę, jego małżonka, jeśli to się powiedzie i będzie, również uzyskamy zgodę Kościoła, żeby włączyć do tego naszego dolnośląskiego orszaku właśnie tych nowych błogosławionych, a może później świętych. Z okazji tego właśnie święta, tego jubileuszu wydaliśmy taki numizmat, który jest wykonany z taką najbardziej nowoczesną, najbardziej zaawansowaną technologią. Na awersie tego numizmatu, tego medalu, jest postać właśnie naszej patronki świętej Jadwigi, wykonanej na takiej małej powierzchni z taką precyzją i dokładnością, jaki chyba jeszcze żaden medal ani numizmat w historii Polski, ja nie jestem tutaj upoważniony, żeby ten ranking ustalać, ale nie widziałem po prostu lepiej i bardziej tak nowocześnie wykonanej postaci tej świętej na małej powierzchni takiego numizmatu. Chciałem to zostawić i przekazać na ręce pana prezesa z podziękowaniami, gratulacjami i deklaracją czuwania dalszego nad tym wszystkim, co tutaj robicie, szanowni państwo. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. No i czuję się oczywiście zaproszonym na każdą następną uroczystość, która będzie posuwała do przodu te wszystkie działania, które zaplanowaliście. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu za te miłe słowa, za te słowa też wsparcia do tego, co robimy, za ten prezent, no i za dotychczasowe te wszystkie działania, bo rzeczywiście pan przewodniczący uczestniczył już w wielu tutaj uroczystościach związanych z Henrykiem Pobożnym, ale także miał udział w tym, że dwóch członków Bractwa Henryka Pobożnego otrzymało tytuł zasłużonych dla województwa dolnośląskiego. I obiecujemy, że będziemy pamiętali o panu przewodniczącym i też prosimy o wspomaganie tych działań zmierzających do beatyfikacji księcia Henryka Pobożnego. Być może sejmik mógłby przyjąć uchwałę taką związaną z tym procesem, o czym tam kiedyś były już takie rozmowy. Bardzo by nam to odpowiadało. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Zbliżamy się do końca. Ja chciałbym jeszcze podziękować osobom, które pomagały mi w organizacji tego spotkania, a w szczególności pani Izabeli Wańkowicz,
No i jej mężowi, Andrzejowi Wańkowiczowi. A także współprowadzącej ze mną to spotkanie Małgosi Kupiszewskiej. Teraz ty. Wasza Ekscelencjo, prosimy o słowo i błogosławieństwo. Stowarzyszenie Braci i Sióstr i Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej. Pewnie, że to wyrażenie ma taki jurydyczny wymiar. Wiadomo, kto należy, zapisany jest do stowarzyszenia, ale myślę, że dzisiaj chyba wszyscy się poczuliśmy pośród braci i sióstr tych wielkich postaci. Braci i sióstr, czyli tych, którzy czują się spokrewnieni. Jest jakieś pokrewieństwo duchowe, jakieś pokrewieństwo kulturowe. I jak zostaliśmy poprowadzeni w wykładzie, zresztą w wielkim wątku kultury, który zaczął się wcześniej, padło przecież imię Bolesława Chrobrego, chociaż raz, ale jednak padło. I potem Henryk Pobożny, znowu w różnych odsłonach nam przypomniany, przewędrowaliśmy i pod Monte Cassino, a na samym końcu już zaanonsowany święty Jan Paweł II. Bardzo, bardzo długa, bogata, piękna i trudna historia Polski, do której znowu zostaliśmy zaproszeni, aby tworzyć rodzinę tych, którzy czują się spokrewnieni tymi pasjami i dramatami i radościami i błogosławieństwami, które spłynęły przez Jana Pawła II, przez to wszystko, co długą i wspaniałą i dramatyczną historię Polski tworzy. A na końcu przez koncert zostało nam przypomniane, że polska kultura żyje w nieustannej symbiozie i przyjmowaniu i oddawaniu, w nieustannej symbiozie z całą kulturą europejską. To przypomnienie koncertowe, muzyczne ma jakiś szczególny walor, że przez sztukę to współdziałanie i współbrzmienie z narodami, które otaczają nas i całkiem blisko na wschodzie i zachodzie i południu i północy i troszkę dalej. To wszystko, co sprawia, że czujemy się Polakami zanurzonymi i zaproszonymi do współbrzmienia wielkiej europejskiej też kulturze. Błogosławieństwo, a więc odwołanie się do chrześcijaństwa już całkiem wprost. Dziś spędziłem dłuższy czas w Bolesławcu, akurat Stowarzyszenie Rodzin Szynsztackich miało tam swój wielki dzień. I co mnie zdziwiło w sensie pozytywnym i zdumiało jednocześnie mnie budując, wiele razy usłyszałem tam słowo Europa, wezwanie do ewangelizacji Europy, do tego, by poczuć się tymi, którzy i sami swój naród mają ewangelizować, ale też współdziałać w ewangelizacji całej Europy. W Bolesławcu dziś wielokrotnie o tym mówiono. Niech więc rzeczywiście Pan Bóg pobłogosławi wszystkim dobrym przedsięwzięciom, wszystkim zamiarom, wszystkim planom na przyszłość, o których słyszeliśmy. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący i Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Amen. Dziękujemy bardzo, księże biskupie, ekscelencjo, za to słowo, za błogosławieństwo, za tę przychylność wobec naszej działalności, wobec procesu beatyfikacyjnego, który jest stworzony, bo przecież były już liczne wypowiedzi księdza biskupa świadczące o tym i chociażby także te miłe słowa dzisiaj wypowiedziane. Dziękujemy bardzo. To jest już koniec tego spotkania. Mieliśmy wiele obaw, jak to się odbędzie, no bo jak już wspominałem, przedwczoraj były te wiadomości takie tragiczne,
ale myślę, że wszystko dobrze się udało przeprowadzić. A jeżeli chodzi o galę związaną z nagrodą dla Państwa Górnych, to prawdopodobnie ona się odbędzie w przyszłym roku i jest taki zamiar, żeby wręczając nagrodę za przyszły rok, czyli za 2024 rok, połączyć z wręczeniem tej nagrody z tego roku. Już teraz serdecznie Państwa na tą uroczystość zapraszam, a obecnie proszę o nierozchodzenie się, zostanie, bo jeszcze tutaj jest przygotowany taki słodki poczęstunek z tyłu tej sali. Zapraszam serdecznie. Dziękuję.